Język przyjaźni. Teraz przygotuj swój umysł, bo zamierzam podzielić się z Tobą informacją, dzięki której będziesz w stanie w szybkim tempie od poznania doprowadzać do intymnych kontaktów z kobietą: przytulania pocałunków, seksu. To jest sekret znany nielicznym, a niektórzy stosują go, nie wiedząc o tym, że to dzięki temu przyspieszają kontakty fizyczne. Zawsze, kiedy poznajesz nową osobę, możesz budzić u niej dystans albo stworzyć wrażenie, że znacie się długo. Jeśli będziesz potrafił powodować, to drugie kobiety będą robić dla ciebie wiele więcej. Zadam ci pytanie: czy myślisz, że jedną z przyczyn, dla których kobiety nie chodzą z facetami do łóżka, jest fakt, że znają ich zbyt krótko? Dobry uwodziciel potrafi stworzyć to wrażenie, jakby znał się z dziewczyną lata. Jak to się robi? Musisz używać języka przyjaźni. Werbalnie i niewerbalnie. Język przyjaźni werbalny ma nieść podprogowo informację o tym, że znacie się długo. Dzieje się tak wtedy, gdy używasz takich zwrotów, które mówią do siebie tylko osoby, które znają się długo. Na przykład, ty to jesteś od diabła, a ty jak zawsze swoje, z tobą to zawsze są problemy. Ty mała łabuziaro, chodź tu bliżej mnie i opowiedz swój dzień. Ale dziś miałem dziwny dzień. Jak ci opowiem, to padniesz. Kurczę, tak ostatnio myślałem o tym, żeby kupić sobie psa, wiesz? Ej, co ty tutaj masz? Ranę na łokciu? Czemu na siebie nie uważasz? Mam się martwić o ciebie? O już, przestań marudzić. Zwróć uwagę, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych tekstów jest sugerowanie pozornego, stałego kontaktu. Sugeruje, że ty i dziewczyna, do której to mówisz, znacie się długo. Powinieneś mieć w nawyku to, że jak rozpoczynasz jakąkolwiek relację z dziewczyną, to od razu traktujesz ją jak starą znajomą i mówisz do niej podobne teksty. Nigdy nie zaznaczaj tego, że się nie znacie tekstami typu, nie znam cię, więc dlatego pytam. Miło cię poznać. Zaproponuję coś, ale najpierw powiedz mi, jak lubisz spędzać wolny czas. Takie zwroty przypominają dziewczynie o tym, że jesteście dla siebie obcymi ludźmi, a z obcymi dziewczyna nie posunie się zbyt daleko. Ja kiedy na przykład jestem w McDonaldzie i spotykam grupkę dziewczyn, gdy widzę, że jedna z nich niesie Pepsi i frytki do stolika, mówię: Ile mamy na ciebie czekać? My już kończymy jeść z tobą, zawsze tak jest. I zawsze uzyskuję pozytywną reakcję. Kończy się na śmiechu, żartach i otwartości dziewczyny. W imię zasad pierwszeństwa uzyskuję od dziewczyny przyjacielskie podejście do mojej osoby. Język przyjaźni niewerbalny to subkomunikacja, która przypisana jest przyjaciołom i kochankom. Zacząć możesz od tego, żeby odważnie dotykać kobietę. To nieznajomi trzymają dystans fizyczny i rączki przy sobie. Kobieta rzadko będzie dotykać cię pierwsza, jeśli będzie widziała Twoje skrępowanie, w stosunku do niej może wejść w ten sam klimat niedostępności. Jeśli od początku znajomości zdobędziesz się na to, aby objąć dziewczynę i zażartować, dotknąć jej dłoni ciepło, gdy mówisz księżniczko, nie bądź smutna, przytulić dla pocieszenia, poklepać po nodze, położyć dłoń na biodrze, gdy przechodzisz obok niej itd. To ona zapomni o tym, że jesteście sobie obcy. Umysł ludzki można bardzo łatwo oszukać. Jeśli przy zapoznaniu dziewczyny będziesz trzymał jej dłoń nawet 10 sekund lub dłużej, to jeśli coś do niej mówisz, by zająć jej umysł, dziewczyna będzie trzymała Twoją dłoń i taka sytuacja w kontekście tego, co omawiam, jest korzystna. Dlatego że jej umysł mówi: skoro trzymasz jego dłoń, tak długo on jest ci bliski. I tak też się staje. Jeśli do tego będziesz do niej mówił językiem przyjaźni, zniwelujesz całkiem dystans między wami i będziesz uzyskiwał takie rezultaty jak ja. Po niedługim treningu będziesz potrafił obciskiwać się z nowo poznaną dziewczyną po kilkunastu minutach znajomości. Zawsze, gdy poznajesz dziewczynę, patrz na nią innym okiem niż faceci, którym nie wychodzi w podrywie. Oni boją się ładnej dziewczyny i uznają siebie za obcych wobec niej. Ty zawsze, kiedy będziesz patrzył na nieznajomą, patrz na nią innymi oczyma. Od razu pomyśl sobie, że jest miesiąc później. Przypomnij sobie wszystkie swoje koleżanki, siostrę, jeśli masz, kuzynkę i przypatrz się w swojej wyobraźni tym kobietom jako osobom ci bliskim, niegroźnym. Zwróć uwagę na ich przyjacielską naturę. Następnie pomyśl sobie, że ta dziewczyna, na którą patrzysz, jest taka sama jak wszystkie, które znasz. I idź poznaj ją z takim nastawieniem, jakby była ci bardzo bliską osobą. Zapomnij o wszystkich myślach negatywnych związanych z poznawaniem siebie. Zapomnij o kobiecej nieufności, niedostępności, testach, idź na pewniaka. Popatrz na nią, pomyśl to, o czym ci powiedziałem, i z takim ciepłym nastawieniem idź do niej zachowywać się, jak bliska jej osoba. Ostatnio pewna dziewczyna z grona znajomych powiedziała do mnie, a ty jesteś stąd? Ja cię nie znam. Na co ja odpowiedziałem, a ja cię znam. Zaintrygowało ją to i dopytywała mnie o to, skąd ją znam, ale to nie o to chodzi w tej historii. Ja naprawdę myślałem o niej jako o kimś, kto jest mi bliski i kogo znam, bo przecież nie jest prawdą, że każda kobieta jest taka sama. No spójrz, cały czas mówię o tym, ci, jakie są kobiety, więc mam prawo powiedzieć, że ją znam. Każda kobieta pragnie emocji, uznania, intrygi, lubi słuchać, gdy interesująco mówisz i pozwalasz jej poznać lepiej siebie. Gdy widzisz obcą, chociaż ciężko mi się to pisze kobietę. To mówiąc inaczej, zaczynasz spędzać czas z tą kobietą, którą znasz, ale nie miałeś okazji, by z nią obcować. Gdy ktoś przedstawia cię dziewczynie i mówi, e, to jest Bartek, to Karolina, powiedz, no cześć Karolcia, jak mija ci dzień? Czy to nie jest słodkie? Od razu budujesz podstawę bliskiej relacji po kilku minutach, gdy zauważysz, że się nie odzywa. Mówisz, co się dzieje Karolcia? Nic nie mówisz, chodź usiądziemy sobie i kładziesz dłoń na jej ramieniu, rozumiesz już? Zachowuj się tak, jakbyście się już dobrze znali, zarówno na poziomie werbalnym, jak i na poziomie subkomunikacji. Widzisz, sexy boy, jak dotyka kobietę i myślisz, ten to ma dobrze. Ma takie coś do kobiet w sobie, guzik, prawda? Mówię ci właśnie, jak to robię i możesz.